Dzisiaj w ŁKS TV gość wyjątkowy, bo do wyjątkowych należy historia, w której zawodnik w debiucie w Ekstraklasie strzela 3 gole, a potem kontynuuje karierę nie tylko sportową, ale i naukową do tego stopnia, aż osiąga tytuł profesora. Z nami profesor Robert Kozielski, witam serdecznie. Wyjątkowy, jak wyjątkowy z ŁKS. Dzień dobry Państwu, cześć Bartek. Dużo znasz takich osób w świecie akademickim, które mogłyby się pochwalić równie bogatymi osiągnięciami w tym sporcie wyczynowym? Znaczy myślę, że trochę paradoksalnie nauka wcale nie jest bardzo daleka od sportu. Pewna determinacja, konsekwencja, ciężka praca jest w obu dziedzinach dość ważna, natomiast znaczy, żeby też jasne było, ja nie uważam, żebym odniósł jakiś wielki sukces sportowy, natomiast rzeczywiście to jedno wydarzenie chyba w lipcowy popołudnie czy wieczór sprawiło, że gdzieś tam zapisałem się w historii polskiej piłki nożnej, podobno nawet światowej, bo chyba nie ma takiego wydarzenia, żeby na najwyższym szczeblu rozgrywek ktoś w debiucie strzelał 3 bramki. Natomiast nie znam takich osób, które rzeczywiście łączyłyby potem, czy właściwie w sposób taki trochę naturalny, przeszłyby do sfery naukowej i jakoś tam funkcjonowały. Nie znam, ale oczywiście znam osoby, które były sportowcami, uprawiały sport, a potem są świetnymi naukowcami, moimi przyjaciółmi, kolegami tam w sferze naukowej. Jakie to uczucie znaleźć się w jednej linii z Władysławem Królem, z Jerzym Sadkiem, a osiągnąć coś, czego nie udało się nawet Stanisławowi Terleckiemu? Mówię o tej liście zdobywców hat-tricka w barwach ŁKS-u. Całkowicie niezasłużone wyróżnienie. Aż tak? Tak. Znaczy, oczywiście trudno dzisiaj mówić o tym, że... Bo trochę mówimy o czasie przeszłym i o tym, co się nie wydarzyło w rzeczywistości, no bo po tym debiucie, to jeszcze rzeczywiście potem gdzieś tam pewnie z półtora roku w sposób z większymi bądź mniejszymi sukcesami grałem w piłkę. Chociaż rzeczywiście to była raczej już trochę równia pochyła z różnych powodów, zresztą z fizycznych, takich zdrowotnych, ale i sportowych. To był też inny czas w ogóle w piłce polskiej, inna formuła klubu, inny sposób funkcjonowania klubu, więc trudno powiedzieć, co by było, gdyby nie kontuzja, która przerwała, bo piłka nożna, tak jak i w twoim i w wielu naszych też kibicach i telewidzach, piłka gdzieś jest w bardzo ważnym miejscu naszego serca, więc trudno powiedzieć, że co by było gdyby, natomiast nie uważam, że byłem jakimś wielkim piłkarzem i że zasługuję na to, żeby stać w linii legend ŁKS-u. Gdzieś zaznaczyłem się, ale to nie jest na pewno tak zaszczytne miejsce jak wspomnianego pana króla Sadka, czy na przykład Stasia Terleckiego. To doświadczenia w sporcie zdobyte podczas trenowania, podczas występów, w jaki sposób pomogły później we wspinaniu się w tej hierarchii naukowej? Ja chyba na to spojrzałbym szerzej. To znaczy, to jest też taki moment, w którym, kiedy zastanawialiśmy się nad tym, jak budować ŁKS te kilka lat temu, 4 lata temu, z prezesem Salskim, z dyrektorem Przytułą, z Przemkiem Andrzejakiem, z kilkoma osobami, to między innymi wydaje się, że zakotwiczyliśmy się trochę na takiej idei, że właściwie sport, a w szczególności piłka nożna, daje pewne kompetencje, pewne umiejętności, które są bardzo potrzebne w życiu. Problem polega na tym, że my bardzo często zbytnio koncentrujemy się na sferze sportowej i po sporcie jakby nie wychowuje się w odpowiedni sposób dzieciaków, potem młodzież i ludzi dorosłych do funkcjonowania w świecie dorosłych. Natomiast sport wytwarza, daje takie możliwości jakby rozwoju pewnych kompetencji, które są potem bardzo przydatne w życiu. Siłę przetrwania, umiejętność współpracy w grupie, trzech cechy przywódcze i tak dalej, i tak dalej. Ich możemy mieć bardzo wiele i one są pomocne nie tylko w sferze naukowej, ale generalnie w życiu, w znajdowaniu swojego miejsca po sporcie. Więc problem polega na tym, tak jak wracając trochę do tej historii odbudowy ŁKS-u, to trochę spojrzeliśmy na to, że warto tym dzieciakom, bo oczywiście nie można się oszukiwać, 2%, 5% zrobi jakąś relatywną karierę z tych dzieciaków, którzy dzisiaj grają na różnych poziomach, mówię o akademii, prawda, w ŁKS-ie, czy w innych klubach oczywiście. Naprawdę nie trafią do Barcelony, do Realu, większość z nich niestety skończy prawdopodobnie albo po
po okresie juniorskim, albo tak jak mamy ambicje, no przynajmniej będą grali na tych wyższych poziomach rozgrywek. Ale ważne jest to, z czym oni wyjdą. Tak jak ja mam teraz wielu przyjaciół, którzy grali kiedyś ze mną w Orle, potem w UKS-ie, kiedy byli w moim wieku, dzisiaj sobie świetnie radzą w wielu miejscach, tylko dlatego, że właśnie sport pozwolił im rozwinąć swoje pewne obszary, umiejętności, pewne kompetencje, które pozwalają im normalnie funkcjonować. Oczywiście też wielu sobie nie poradziło, ale to jest jakby pewnie trochę temat na inną dyskusję. Często studenci gdzieś zaczepiają o ten wątek sportowy, nawiązują, czy to w kontekście właśnie twoich występów jeszcze na boisko, czy już później tych związków takich eksperckich? Tak, szczególnie w okresie przedsesyjnym, kiedy się zbliża egzamin, oni po prostu muszą wtedy przyjść i kupować moją atencję i przychylność. Żartuję trochę, nie jest to częste, ale zdarza się. No, żyjemy w mieście niespełna 800-tysięcznym, 3-milionowa aglomeracja, więc mimo wszystko to nie jest tak duże miasto, żeby o pewnych osobach nie móc ich wygooglować czy znaleźć w Wikipedii, a tym samym jakoś tam mieć temat do rozmowy. Zdarza mi się takie sytuacje, ale to nie jest nałogowe. Zwykle jesteś przedstawiany jako profesor Uniwersytetu Łódzkiego, nie ma czasu rozwinąć tego. Teraz mamy okazję, powiedz w paru zdaniach, czym dokładnie zajmujesz się na łódzkiej uczelni. To bardzo dobre pytanie, bo generalnie rzecz biorąc, trochę w świecie biznesu, zarządzania odchodzi się od takiego silosowego, wąskiego, funkcjonalnego podejścia. Więc takie traktowanie dzisiaj zarządzania w kategoriach, nie wiem, logistyki, sprzedaży, marketingu, produkcji, czy paru innych dziedzin, ono trochę traci na znaczeniu. Wobec tego ten mój klasyczny marketing, z którego ja pochodzę, ja pracuję w katedrze marketingu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, on trochę w moim też przekonaniu jest z boku. Wobec tego ja właśnie zajmuję się takimi dwoma głównymi sferami. Trochę dość skrajnymi, ale to mi też daje takie różne perspektywy. Po pierwsze zajmuję się formułowaniem strategii rozwoju organizacji. Innymi słowy, trochę pracuję z różnymi organizacjami, z różnymi osobami bardzo często nad odpowiedzią na pytanie, jak zbudować pomysł na biznes, żeby ten biznes przetrwał nie tylko najbliższy rok, najbliższe 3 lata czy 5 lat, tylko trwał trochę dłużej. Nie wiem, czy wiecie, że generalnie biznesy na świecie średnio trwają około 12 lat i ten okres się bardzo wyraźnie skraca. Z tego trochę myślenie o biznesie w kategoriach dłuższego okresu i odpowiedź na pytanie, oczywiście na koniec dnia, jak generować kasę na tych biznesach. Miałem okazję, zaczęło się to pewnie z 20 parę lat temu, kiedy wspólnie z panem prezesem Lachowskim zaczęliśmy nad mBankiem. Potem było wiele innych firm, z którymi pracowaliśmy, czy miałem okazję pracować i obserwować też, uczyć się od najlepszych. Więc to jest ta pierwsza sfera. Druga sfera jest bardzo twarda, to znaczy zajmuje się czymś, co się nazywa pomiarem pewnej wydajności, efektywności działań rynkowych. Trochę odpowiedź na pytanie, jak sprawić, żeby to, co robimy, robić lepiej, przy niższych kosztach uzyskiwać lepsze efekty. To trochę tym się w dużym uproszczeniu zajmuje. Jaki jest twój sposób na zdobycie uwagi studentów, na zainteresowanie ich tematem, na przekonanie, że to nie jest kolejny nudny wykład, kolejne nudne zajęcie, które po prostu trzeba przysłowiowo odbębnić? To znaczy, nie wiem, czy w ogóle mi się to udaje. Więc to jest ukryte założenie. Pytanie z tezą, że mi się udaje. To pewnie też jest dość oczywiste, co teraz powiem. Znaczy, mniej więcej 80, może 85% uwagi zależy nie od tego, co się mówi, tylko od tego, jak się mówi. Dlatego problem jest z tym bardzo często na polskich uczelniach, czy nie tylko na polskich zresztą, ale no, jesteśmy w naszym kraju pięknym. Z tego problem jest z tym, że my bardzo często podchodzimy do sprawy bardzo technokratycznie, uczymy się pewnych rzeczy, ale zapominamy o tym, że ta forma komunikacji ma pewne znaczenie. Innymi słowy, odpowiadając trochę na twoje pytanie, uciekając jednocześnie, no bo mam mało czasu, nie wiem też na ile dla naszych widzów to jest interesujące, ważne, żeby popracować nad tym, jak się mówi, a nie tylko co się mówi. Oczywiście ważne, żeby mieć coś do powiedzenia, to może to najważniejsze, ale na koniec dnia ludzie zapamiętają to w tą formę przekazu, formę ekspresji, a nie tylko i wyłącznie to, co chcesz powiedzieć. W nawiązaniu teza była najbardziej uzasadniona, bo paru znajomych miało zajęcia i nie spotkałem opinii negatywnej, wręcz przeciwnie, dlatego tak sobie pozwoliłem to sformułować. Jesteś jednym z pomysłodawców, z inicjatorów tej inicjatywy UKS od nowa. Jak na tym etapie rozwoju oceniasz realizację tego projektu? Bardzo dobrze. Znaczy, nic się nie dzieje takiego, co należałoby
spojrzeć, że idziemy w jakimś złym kierunku. Znaczy to jest naturalny etap budowania silnych podstaw dla silnego UKS-u za parę lat. Ten UKS już dzisiaj jest silny, bo siła wcale nie musi być mierzona pozycją w ekstraklasie. To trochę się na pewne rzeczy się inaczej patrzy. Ja tutaj podaję bardzo często taki przykład Ajaxu Amsterdam, który jakby patrzeć na jego sukcesy na skali europejskiej, to trudno go mierzyć z Barceloną, Realem czy innymi klubami, ale kiedy porównamy go z punktu widzenia tego, jak wielu wspaniałych piłkarzy wychował, jak silne ma fundamenty swojego rozwoju istnienia, no to to jest pewien benchmark. Więc jakby patrząc na to, wydaje mi się, że oczywiście wiem, że dzisiaj ja też mam w sercu pewien drobny zawód albo trochę taką nutę smutku, że może się okazać, że za te 6 tygodni będziemy musieli niestety pożegnać się z najwyższą klasą rozgrywek, chociaż oczywiście cały czas wierzymy w to, że się tak nie stanie i to nie przy zielonym stoliku, ale na murawie, ale jeśli tak się stanie, to się nic wielkiego tak naprawdę nie stanie. Prawdopodobnie za rok wrócimy, będziemy świętować otwarcie tego pięknego stadionu, ciesząc się z powrotu do Ekstraklasy. Nie dlatego, że tak my chcemy, tylko dlatego, że ten UKS po prostu już jest na pewnej drodze rozwoju, którą bardzo ciężko będzie zatrzymać. Problem w budowaniu bardzo często klubów polega na tym, że my zbytnio opieramy się na historii, na tym, co było, a nie patrzymy do przodu. To, co robi prezes Salski, Krzysztof Przytuła, dyrektor Przytuła, to jest patrzenie do przodu i budowanie czegoś na lata, a nie na najbliższy sezon. Jak oceniłbyś na ten moment potencjał marketingowy Łódzkiego Klubu Sportowego? To jest w ogóle świetne pytanie, ale na to pytanie trzeba spojrzeć z przynajmniej trzech perspektyw. Pierwsza perspektywa to jest potencjał polskiego sportu. To, ile jest tam pieniędzy, jak te pieniądze funkcjonują, jak wiele jest w tym biznesu i jak wokół tego jest kształtowana pewna infrastruktura biznesowa. Jesteśmy na samym początku tej drogi, żeby było jasne. Piłka nożna jest chyba jednym z najbardziej spektakularnych i biznesowych sportów na świecie. Wobec tego, jeśli dzisiaj prawa telewizyjne, tam nie wiem, ponad 200 milionów rocznie przeznacza Kanał Plus na funkcjonowanie, no to nie są jakieś na 16 klubów, to nie jest pieniądze, które są jakoś zastraszające. Co wielkie. Więc pierwszy poziom to jest poziom to generalnie sportowy. Drugi potencjał biznesowy sportu jako takiego w Polsce. Drugi poziom to jest poziom oczywiście piłki nożnej. Już o tym trochę zacząłem mówić, mówiąc o chociażby o prawach telewizyjnych. Tutaj też jesteśmy na samym początku. No i trzeci poziom to jest dopiero poziom klubu. Czyli słowy trochę sytuacja jest taka, jakby dzisiaj ktoś zakładał biznes i zaczął produkować, sprzedawać albo sprzedawać usługi, albo technologię VR w wirtualnej rzeczywistości. To jest wciąż jeszcze mały rynek, on dopiero rośnie, on ma dopiero potencjał osiągnięcia prawdziwych wyników biznesowych. I podobnie jest z polskim sportem, z polską piłką nożną i na koniec dnia z UKS-em. UKS w porównaniu z takimi klubami jak Legia, Widzew, Lech Poznań, oczywiście ten potencjał jest mniejszy, znaczy tutaj nie ma co się oszukiwać. Czy Wisła Kraków, to widać zresztą, jak w krótkim czasie, chociażby poprzez crowdfunding zebrano pieniądze na funkcjonowanie, na ratowanie tego klubu i tak dalej. Natomiast znowu powiedziałbym trochę tak, że potencjał biznesowy, nawet tylko marketingowy, tylko biznesowy klubu nie zależy wyłącznie od skali kibiców, które są. Oczywiście on jest zdeterminowany w dużym stopniu przez to. Natomiast jest również zdeterminowany tym, jak silne jest zaplecze sportowe i jaka jest społeczność, na ile jest ta silna społeczność. Tymi słowy trochę jest taka sytuacja, że lepiej pójść na wojnę z 20, 50, 100 osobami, które naprawdę są fajnymi żołnierzami, niż z 1000 tchórzy. To trochę o tym mówimy, prawda? Więc tutaj raczej mówimy o budowaniu silnej społeczności. Przepraszam za przykład wojenny, bo w przypadku kibiców zawsze to jest, może być odczytane, to nie zachęcał do tworzenia. Nie doszukujemy się podtekstów. Tak jest. A raczej o budowaniu naprawdę społeczności, której leży na serce nie tylko przyszłość tego klubu, ale tak jak kiedyś Tomek powiedział, prezes Salski, zmiana pewnej tkanki społecznej w naszym mieście i to jest cel. Na ile ten potencjał rośnie wraz z tym, co widzimy, co rośnie tutaj za naszymi plecami? Tak jak powiedziałem, ta droga jest właściwa, to znaczy dzisiaj te 300 chłopaków, którzy funkcjonują w Akademii, pewnie można by spojrzeć na to, na wyniki, no tam czasem wygrywamy, czasem przegrywamy. Oczywiście te wyniki są ważne, szczególnie dla dzieciaków, bo to wzmacnia, daje pewność siebie i tak dalej, zresztą na najwyższym poziomie rozgrywek również. Natomiast jak dzisiaj już patrzymy sobie chociażby na to, jaki potencjał za chwilę piłkarski może wejść do pierwszej drużyny, zapraszam kibiców na mecze 16, 17, 18 latków, nawet trzecia drużyna UKS-u. Ja byłem na kilku meczach
tego zespołu. Naprawdę jest aż miło popatrzeć, jak wielka różnica jest między tymi, którzy rówieśnikami ich, albo nawet osobami pewnie piłkarzami nieco starszymi, którzy grają. Okej, no gdzieś to jest jakaś tam piąta liga rozgrywek, ale ta różnica jest naprawdę wielka. Oni mają po 16-17 lat, więc ten potencjał naprawdę jest dość duży. Myślę, że tak jak ta metafora twoja dotycząca tego, że ten stadion rośnie i potencjał KS-u rośnie, jest bardzo dobra. Do naszej rozmowy zaprosiliśmy kibiców, aby przysyłali pytania. Kilka z nich najciekawszych wybraliśmy. Oto jedno dotyczące globalizacji. Globalizacja, internet, a lokalne drużyny sportowe. Jak zwiększyć zainteresowanie właśnie w lokalnej społeczności swoim klubem w dobie możliwości obejrzenia dowolnego meczu za pośrednictwem platformy telewizyjnej czy internetu? Pytanie naprawdę, to jest, można o tym mówić godzinami. Nie chciałbym jakby wchodzić w takie bardzo duże szczegóły, natomiast ta pandemia, w której jesteśmy dzisiaj, ona też uzmysławia, że pewne paradygmaty tego świata, w którym żyjemy, one się zmieniają. Niektórzy mówią o deglobalizacji, niektórzy mówią o desinizacji, czyli o spadającej roli Chin w ogóle w świecie. Ale schodząc na rynek bardziej sportowy, bardziej piłkarski, prawdopodobnie jest w ogóle bardzo ciekawe pytanie, czy my w ogóle dalej będziemy funkcjonować w takim modelu, powiedzmy, mediowo, marketingowo, biznesowym jak dotychczas. Już niektóre kluby budują własne telewizje, chcąc wyrwać się ze szponów wielkich korporacji mediowych i po prostu zarabiać więcej na prawach telewizyjnych. Oczywiście ci najlepsi tylko to mogą na razie robić. Więc to pytanie jest twoje bardzo zasadne. Wydaje mi się, że generalnie rzecz biorąc, warto pomyśleć nad trochę budowaniem nowej formuły. Okej, u nas to się nazywa zarządzanie, nazywa się to nowym modelem biznesowym. Przejawem jest to, co ty powiedziałeś. Teraz na koniec dnia są prawdopodobnie dwie główne sfery, na które trzeba się zakotwiczyć. Pierwsza, najbardziej naturalna, to jest sfera sportowa. Sukces sportowy będzie zawsze przyciągnie tutaj tysiące kibiców przed telewizory bądź na stadion. Ludzie będą chcieli oglądać sukces. Ktoś kiedyś powiedział, że kibic sportowy czy piłkarski to jest zawsze kibic sukcesu. Znaczy, kiedy jest porażka, jakoś nie mamy ochoty oglądać porażek. Więc ten sukces sportowy zawsze będzie budował sukces biznesowy. Okej, społeczny. Drugi element, który wydaje mi się, że dla nas jest ważniejszy na tym etapie, chociaż ten, no, pewnie nawet sukces sportowy, zgodnie z naszymi planami, gdzieś za 3-5 lat powinniśmy walczyć o najwyższe trofea w rozgrywkach piłkarskich w naszym kraju, ale wciąż to na szczeblu europejskim nie będzie coś, co będzie, nie będziemy prawdopodobnie w stanie, chociażby ze względu na potencjał biznesowy, osiągnąć dużego sukcesu. Więc druga sfera jest taka sfera, która pokazuje sens tego, co się robi. Innymi słowy, kibicom uzmysławia, że może nie każdy mecz będzie wygrany, może nie jutro jeszcze zdobędziemy Mistrzostwo Polski, ale ten klub ma w sobie coś i ma pewną swoją misję, ma więc sens istnienia. I takim sensem istnienia jest na przykład przychodzenie dla takiego Ratajczyka, który nagle kładzie doświadczonych piłkarzy na tyłkach i strzela z wielkim spokojem bramkę. No i teraz popatrzmy sobie na tego chłopaka, na jego rozwój. Popatrzmy sobie na paru innych, którzy już się pojawiają w pierwszym zespole, którzy za chwilę wejdą. Trochę patrzenie na sport trochę w innych wymiarach, i patrzenie na klub sportowy, który ma nieco inny sens niż tylko i wyłącznie sukces sportowy, który też powinien być osiągnięty. Innymi słowy, mówiąc o tym, jak, na czym budować, to jednym z takich elementów, który jest dość ważny, to jest trochę budowanie, prezes Salski nazywa to ŁKS-em od nowa, można powiedzieć na to, że to troszeczkę inny wymiar klubu piłkarskiego, klubu sportowego. Następne pytanie trochę szersze, poza kontekst sportowy. Jak widzisz Łódź jako miasto za 2-3 dekady? Jakie są szanse, jakie są zagrożenia? Na co jako społeczność musimy uważać, nad czym musimy się skupić? Bardzo dobre pytanie i w bardzo dobrym momencie zadane. Prawdopodobnie to ktoś, kto czyta dobrze łódzką prasę, bo rzeczywiście od mniej więcej 4-6 tygodni pracujemy z miastem nad wypracowaniem nowej strategii dla miasta. Ona już, zręby jej są widoczne. Kłopot polega na tym, że większość jakby takiego tradycyjnego myślenia o mieście, o Łodzi, to jest myślenie w takim rozwoju bardzo organicznym, taki wzrost bardzo organiczny, czyli dobra, poprawimy kolejną ulicę, wyremontujemy kolejną dzielnicę, no obie dzielnice, powiedzmy jakąś kolejną kamienicę,
No dobra, może pojawią się kolejne przemysły kreatywne, albo sobie stworzymy jakieś centrum usług wspólnych, BPO. Są takie pomysły. Natomiast to problem polega na tym, że w takie myślenie o mieście, ono będzie nas prowadziło do, będzie nas ustawiało jako miasto, jako Łódź, w takim miejscu, że my będziemy zawsze utrzymywali ten sam dystans do tych najlepszych w Polsce. Warszawy, Poznania, Gdańska, czy Krakowa, czy Wrocławia. Wobec tego problem dzisiaj dla Łodzi, wyzwaniem dla Łodzi jest to, jak stworzyć pomysł na miasto, który pozwoli zrobić skokowy rozwój, a nie taki bardzo systematyczny, jakby organiczny. Co jest ważne w tym wszystkim, tutaj nie chodzi wcale o to, żeby tutaj przyjechało kolejnych 700 tysięcy ludzi. Wprost przeciwnie, to chodzi o to, żeby te 700, które dzisiaj jest i te, nie wiem, 200, które przyjedzie za jakiś czas, żeby to były te właściwe osoby. Te, które dają pozytywną energię, które jakby dają pewien wkład, pewną wartość tworzą w tym mieście. No i na tym pracujemy. Wydaje mi się, że mamy na to pomysł, ale najgorsze w tym wszystkim jest to, że to trochę nie od nas zależy. To znaczy to będzie trochę zależało od oczywiście urzędników miejskich, pani prezydent i zaplecza, które pani prezydent będzie miała przez najbliższe lata. To będzie trochę zależało też od samych łodzian i od nas samych. Tak jak w ŁKS-ie jest lider, którego nikt nie kwestionuje i to dzięki jego determinacji, także pieniądzom dzieje się to, co się dzieje, tak miasto powinno mieć dzisiaj nie jednego lidera, pani prezydent, tylko te 700 tysięcy łodzian. To powinni zmieniać to miasto. Jest na to pomysł. Myślę, że ono zostanie zaprezentowane, mam nadzieję, w najbliższych kilku tygodniach. Myślę, że mam nadzieję, że łodzianie to kupią i że za 10 lat obudzimy się nieco w innej rzeczywistości. Oby tak było. Mówiliśmy o potencjale ŁKS-u, a jakbyś porównał, odniósł to, jak sobie ŁKS marketingowo radzi na tle innych drużyn, które w Ekstraklasie w ostatnich latach grały regularnie, mają jakby tą dużo bogatszą historię w tym zakresie. Oczywiście no, najtrudniej oceniać trochę własne środowisko, bo ja też emocjonalnie jestem związany z wami tak naprawdę, no bo wy tworzycie tą sferę rynkową czy marketingową tego klubu. Znaczy moim zdaniem zrobiliście panowie ogromną, państwo, bo są kobiety, przepraszam, drogie panie, zrobiliście tutaj ogromny progres. Znaczy to jest tak, z jakiego miejsca startowaliśmy, a w jakim miejscu dzisiaj jesteśmy, to jest naprawdę wielki, wielki przeskok. Myślę, że wiele klubów może zazdrościć takiej ekipy, jaka dzisiaj jest w ŁKS-ie i tego, co się udało w ŁKS-ie zrobić. Chociażby popatrzmy na media społecznościowe i sposób funkcjonowania ŁKS-u w mediach społecznościowych. Już pomijam zasięg, zaangażowanie, wyniki i tak dalej. Natomiast to nie znaczy, że jest super i że nie ma nic do zrobienia. Jest bardzo wiele do zrobienia, tym bardziej, że jak powiedziałem, wydaje mi się, że przyszłość... Bardzo często zadają mi pytania ludzie, z którymi rozmawiam, mówiąc z biznesu, mówią, przyjdźcie, weźcie jakieś pieniądze i zainwestujcie w klub sportowy. To oni pytają, no dobra, ale co ja z tego będę miał? Jaki ja będę miał zwrot z tej inwestycji? I trochę jest tak, że znowu odpowiadając na to pytanie, to bym powiedział trochę na takich kilku poziomach. Pierwszy poziom jest taki, jeśli dzisiaj polski sport i polska piłka jest trochę na poziomie wyjściowym, to znaczy, że jest jeszcze duży potencjał wzrostu. Innymi słowy, ci, którzy dzisiaj zainwestują mniejsze pieniądze, za 5, 7, 10 lat będą mieli bardzo duży wzrost. Chyba, że odpukać pandemia sparaliżuje nas na kolejnych kilka lat. Drugi element jest dość ważny, to znaczy, że będą zmieniały się modele biznesowe. Innymi słowy, dzień meczowy czy proste pieniądze spraw telewizyjnych, one mogą już nie być tak istotnym źródłem przychodu, jak są dzisiaj w strukturze przychodów klubu. Prawda? No i trzeci element jest dość ważny, kolejny, to znaczy wy dzisiaj w ŁKS-ie, czy my dzisiaj w ŁKS-ie odrabiamy taką pracę domową z wykorzystaniem technologii. A wyobraźmy sobie, jakby dzisiaj na tym stadionie, dzisiaj czy za 2-3 lata, jakie możliwości technologiczne będzie można wykorzystać, mając chociażby na uwadze AR, VR i parę innych, nie wiem, sztuczną inteligencję i różnego rodzaju rozwiązania, które sprawią, że widowisko piłkarskie będzie w ogóle całkiem inaczej wyglądało. I teraz ci, którzy będą najszybciej tego przygotowani, czyli będą odrabiali dzisiaj dobrze tą pracę domową, jutro mogą mieć ogromny sukces. I w tym kontekście uważam, że to, co się dzieje, jest naprawdę warte uznania. Mówiliśmy o liderach, czy to w sporcie, czy ogólnie w zarządzaniu. Gdzie takich liderów znaleźć? Jak przygotować się do pracy w sporcie, aby ta kadra zarządzająca była na odpowiednim poziomie, aby nie było tych tak zwanych przypadkowych osób?
No nie ma łatwego odpowiedzi na to. Znaczy, znowu wszystkie badania, doświadczenia pokazują, że właściwie lidera kształtują prawdopodobnie trzy zjawiska. Po pierwsze, pewne czynniki wewnętrzne, czy trochę DNA, to znaczy gdzie się urodziłem, z jakim DNA się urodziłem i tak dalej. Drugi bardzo ważny element to jest ścieżka edukacyjna, to znaczy to, jak byłem uczony. Nie chodzi mi o formalną nawet ścieżkę edukacyjną, bo bardzo, znowu nie chcę podawać skrajnych przykładów liderów z bałut, ale chodzi mi bardziej o to, jak uczyłem się i jak szybko próbowałem nabywać pewnych kompetencji. Również kompetencji współpracy w grupie. I trzeci element, bardzo ważny, to jest to, że na nasze życie wpływa bardzo wiele osób, które się pojawiają w naszym życiu. Czasem całych grup społecznych. To znaczy, dobrze jest, kiedy jesteśmy wyczuleni trochę na osoby, które pojawiają się na naszej ścieżce życiowej. Myślę, że każdy z nas, naszych widzów również, sobie może przypomnieć osoby, które wpłynęły na niego. Dobrze jest, żeby te osoby wpływały pozytywnie, a nie negatywnie, niedestrukcyjnie. Ja znam niestety takie osoby, również w UKS-ie, które doprowadzały do sytuacji, w której nawet bardzo dobrzy piłkarze nigdy nie zostali dobrymi piłkarzami, bo przez złe zdarzenia albo właśnie takie niezbyt sprzyjające okoliczności pojawiały się na ich drodze osoby, które po prostu sprowadzały ich na niewłaściwą ścieżkę. Więc ten trzeci element jest też dość ważny, to znaczy kogo my spotykamy i jak wiele bierzemy od tych, których spotykamy na naszej ścieżce. Są te trzy elementy. Urodzenie, w jakim sensie, to jak się uczymy, jak próbujemy rozwijać pewne swoje kompetencje, umiejętności i po trzecie, jak dużo możemy zyskać od innych. To są takie trzy cechy. Skoro już tak mówimy o tym wpływaniu kogoś na coś, to jak kibice poza przychodzeniem na mecze mogą wpływać na życie klubu? Znowu to jest bardzo ciekawa rzecz i to jest kolejny element do tego pytania o tą globalizację czy deglobalizację. Bo pytanie jest w ogóle o rolę kibiców w życiu klubu piłkarskiego, ale w ogóle pewnych społeczności, czyli rola członków danej społeczności. No bo na przykład pewnie nasi kibice, widzowie czytają różnego rodzaju prasy czy doniesienia, że na przykład w Realu teraz jest testowane, czy Zidane ma zostać, czy nie. No i jest jakieś forum, gdzie oni głosują, gdzie nie głosują. Problem polega na tym, że to nie chodzi tylko o PR-ową zagrywkę, tylko oni w jakimś sensie mogą wpływać na pewne decyzje klubu. Tylko problemem jest nie to, że oni wpływają, tylko jakie kryterium biorą. Tego lubię, bądź na tego nie lubię. Ja już słyszałem po wywiadzie z panem trenerem stawowym, że skoro nic nie zmieniamy, no to dlaczego, po co nam nowy trener jest? No to właśnie to tak do tego się nie podchodzi. Przyjdźcie, zobaczcie, posłuchajcie pewnej nowej energii. Uważam, że decyzja o zmianie trenera naprawdę była bardzo dobrą decyzją dla wszystkich stron. Dla wszystkich stron. A dzisiaj jak ktoś przyjdzie na mecz albo przyjdzie na trening, zobaczy całkiem inną energię. I nie dlatego, że trener stawowy jest magikiem albo nie wiadomo kim. Po prostu tak funkcjonują grupy, w których pojawienie się nowych elementów może wywracać albo zmieniać całkowicie energię grupy. Problemem UKS-u między innymi była pewna energia, która w tym zespole była, szczególnie pod koniec, każdy z nas widział mecz z Koroną, który naprawdę, on był takim już tą kroplą, która przelała pewnie czarę goryczy. Więc innymi słowy, trochę zachęcam do tego, żeby kibice z całym szacunkiem dla ich oddania klubowi patrzyli na pewne decyzje, na pewne rozwiązania w sposób bardziej konstruktywny, a nie destrukcyjny. No bo jak można mieć pretensje? Naprawdę, ja naprawdę tego nie rozumiem. Z punktu widzenia czysto obiektywnego, odkładam kwestie emocjonalne. Krzysztof Przytuła, dyrektor sportowy, od 4 lat wprowadzał UKS rok do roku do ekstraklasy. Znaczy doprowadził do wejścia do ekstraklasy, a w awanse. A dzisiaj słyszałem takie głosy, które mówią, że on jest jednym z twórców tego problemu, który jest. No nie jest. Nie jest. On buduje coś innego. Popatrzmy na pewne zdarzenia z perspektywy pewnego trendu, pewnej dynamiki zmian. Nie ma ludzi, którzy nie popełniają błędów. To prawda. Ale ważniejsze jest to, żeby tych błędów było znacznie mniej niż sukcesów. A dyrektor Przytuła, Tomek Salski, wiele innych osób w tym klubie mają ogromne sukcesy. Nie ma w historii, jeśli dobrze pamiętam, polskiej piłki nożnej klubu, który tak lub w tym czasie zyskałby tyle awansów. Od czwartej ligi do ekstraklasy. Bez tego spójrzmy na to trochę z innej perspektywy. Rola kibica jest, odpowiadając wprost, jest niezwykła, ważna, ale niestety apeluje o pewną odpowiedzialność i odpowiedzialność również za klub.
patrzenie na klub nie z perspektywy tego, żeby za każdym razem wygrywał albo jeszcze pięknie wygrywał, tylko z perspektywy budowania czegoś na jutro, żeby wasi dzieci kibice, wasze dzieci, drodzy kibice, mieli po co przychodzić za 5, 10 czy 20 lat na ten stadion. Żebyście tak jak wy przychodziliście kiedyś pierwsza za ten stadion, tak żeby wasze dzieci przychodziły za 20 lat i przeżywały takie same emocje i byli tak samo silnie związani z tym klubem, z tym stadionem, z tymi ludźmi, którzy siedzą obok was. Tacie Arcier, teraz właśnie 12 zawodnik, Zainwestuj w UKS, pozwalają trochę kibicom wziąć tą odpowiedzialność, poczuć tą odpowiedzialność za losy ich ulubionego klubu? Tak, znaczy, myślę, że tak, że to jest jakby forma identyfikacji z klubem. To nie tylko szali, który się ma na szyi czy na piersiach, ale to też jest właśnie, tak jak mówię, ta forma odpowiedzialności za klub. Natomiast ja też mam świadomość tego, że my naprawdę jeszcze mamy wiele do zrobienia, bo kibice też czasem byli przez nas zawiedzeni czy zawodzeni. To rozumiem w różnych sytuacjach, czy to sportowo, czy to pozasportowo, w różnych kontekstach to się można znaleźć. Jak się chce uderzyć, to zawsze tego kija się znajdzie. Więc ja też mam przekonanie, że my jako UKS, my jako klub, my wszyscy musimy jeszcze wiele zrobić, żeby ci kibice naprawdę poczuli się cząstkami tego zespołu, tej społeczności. Natomiast między innymi taką weryfikacją jest oczywiście tego typu akcje, oczywiście jak najbardziej. Czym według ciebie jest tożsamość klubu, jak ją budować, jak później z niej mądrze, efektywnie czerpać? Bardzo dobre pytanie, dlatego że kiedy te 4 czy 5 lat temu myśleliśmy o UKS-ie, o jak zbudować UKS, jakby zaczęliśmy dokładnie odpowiedzieć na pytanie, a co jest tą tożsamością tego klubu? Co jest tym DNA tego klubu? Co więcej, patrzyliśmy również na inne kluby w Polsce i za granicą, no i tak naprawdę na koniec dnia w Polsce może 2 kluby, Legia i Widzew, miały jasno zdefiniowaną tożsamość. Widzew, ten taki tak zwany widzewski charakter, czy coś, co można bardzo krótko opisać. No oczywiście Legia jako klub największy, klub ze stolicy i tak dalej. Można spróbować opisać tę tożsamość. Na świecie jest parę takich klubów, które rzeczywiście mają zbudowaną swoją tożsamość, czasem na historii, czasem na sukcesach. Oczywiście wszyscy pamiętamy pieśń Liverpoolu You Will Never Walk Alone, prawda? Zbudowana na tragedii, którą przeżyli kibice. Jest oczywiście Barcelona, Katalonia i walka o niepodległość, więc pokazuję te przykłady po to, żeby pokazać, że różne kluby mogą w różnym stopniu zakotwiczać swoją tożsamość. Oczywiście nie wiem, czy to jest dobrze, czy to jest źle. Znaczy, ta silna emocja związana z pewną tragedią, na przykład kibiców Liverpoolu, czy walką o niepodległość Katalonii, jest elementem jednoczącym tę społeczność. Ja wolałbym, żeby nas jako UKS trochę jednoczyła, żeby tą tożsamością było to, co zresztą trener Salski bardzo często mówi, to znaczy to jest klub dla pokoleń i na pokolenia, a nie tylko dla garstki entuzjastów. Więc trochę myślimy w kategoriach budowania tożsamości, która łączy pokolenia, jest wartością międzypokoleniową, jednocześnie jest taką przestrzenią, w której różni ludzie, no na początku oczywiście najpierw dzieci, potem młodzież, potem starsi, znajdują swoje miejsca. Jednym z obszarów, na którym należy za chwilę pracować, to jest to, co z tymi na przykład piłkarzami, czy to młodszymi, czy to starszymi, którzy kończą karierę. Naszą rolą prawdziwego, odpowiedzialnego klubu, takiego klubu, który chce budować społeczność, jest zastanowienie się, jak pomóc tym ludziom wejść w tą sferę po sporcie, po piłce nożnej, a nie tylko funkcjonować na poziomie sportowym, wycisnąć, a potem wyrzucić. Jak w tej chwili twoi znajomi ze świata biznesu, ze świata nauki postrzegają właśnie UKS i w ogóle polską piłkę nożną? Jak to jest odbierane? Nie jest dobrze odbierane. Dlatego mówiłem o tej potencjale. My jesteśmy na bardzo podstawowym poziomie. Wiele osób, które funkcjonują poza sportem, poza piłką nożną, ma wciąż w głowie różnego rodzaju złe obrazki z telewizji. Chociażby ostatnie spalenie Stadionu Narodowego podczas finału Pucharu Polski. Więc ludzie widzą te zdarzenia, które są bardzo charakterystyczne i poprzez te zjawiska, chociaż one są bardzo rzadkie, myślę, że tego typu zdarzeń mamy obecnie może jedno, może dwa w ciągu roku, ale ludzie postrzegają to w ten sposób. Dlatego to negatywne postrzeganie, negatywny wizerunek sportu, a w szczególności piłki nożnej, przekłada się potem na ten potencjał sportowy. Więc trochę jest tak, że to nie jest praca tylko UKS-u,
to jest praca, wydaje mi się, ekstraklasy, to jest praca PZPN-u, żeby, oczywiście też prawdopodobnie mediów, Kanał Plus ostatnio robi parę akcji, które próbowały zmienić wizerunek polskiej piłki nożnej. Dokąd ludzie nie przekonają się, że to jest niezwykłe wydarzenie, na którym naprawdę fajnie można spędzić czas, te 3-4 godziny przed meczem przyjść, napić się wspólnie piwa, porozmawiać z różnymi ciekawymi osobami, obejrzeć ciekawe widowisko, które wywołuje bardzo wielkie emocje. W ogóle my sobie nie zdajemy sprawy z tego, po co ludzie w ogóle przychodzą na stadion. To jest bardzo kolejna, bardzo ważna rzecz, że a propos tego, co powiedziałeś o tożsamości, o pewnej społeczności. Kluczowym elementem przyjścia na mecz piłkarski wcale nie jest obserwacja zwycięskiego meczu drużyny. Kluczowym elementem i po co ludzie przychodzą, to jest, oczywiście no, przychodzą fachowcy, którzy oglądają widowisko sportowe, ale dla społeczności jest to ta próba, czy ten moment okazania takiej ekspresji swojej przynależności, wspólnoty, poczucia siły grupy. To jest cel. Wiesz, no tutaj za chwilę będzie 18 tysięcy widzów. Wyobraź sobie, że 18 tysięcy widzów nagle rzeczywiście wspólnie śpiewa ten hymn UKS-u. No jest coś takiego, że te ciarki się pojawiają na skórze. Więc wydaje mi się, że odpowiadając na twoje pytanie, problem jest taki, że mamy dzisiaj problem z wizerunkiem polskiej piłki nożnej, ale tę pracę nie powinien wykonywać wyłącznie UKS, Widzew czy Legia, ale ta praca powinna być wykonana przez PZPN, Ekstraklasę. Zmiana wizerunku wszystkim przyniesie dobre wyniki, dobre rezultaty. Jak zatem skutecznie z takim negatywnym zaszufladkowaniem walczyć, z tym właśnie patrzeniem przez pryzmat, to co powiedziałeś, jakichś ekscesów kibicowskich, czy wcześniej jeszcze, wiadomo, fryzjerskich różnych historii? Nie chciałbym tutaj dawać przepisu, ale powiem ci jedną, może najpierw metaforę. Pan profesor Dariusz Doliński z Wrocławia, to jest psycholog społeczny, który zrobił taki eksperyment. Sprawdzał, jak ludzie reagują na prośbę drugiej strony i wprowadził tylko jedną zmienną. Wyobraź sobie sytuację, badanie rzeczywiście miało miejsce we Wrocławiu, badacz wpadał na dworzec PKP i prosił ludzi wychodzących z tego dworca, żeby wysłali list. Okay? Mówi, przepraszam, za chwilę mam pociąg, czy mógłby pan, pani wysłać list? Najbliższej skrzynce, on jest zaadresowany, on ma wszystkie rzeczy. Okay? I wprowadził tylko jedną zmienną. Tą zmienną było, przepraszam pana bardzo, czy zechciałby pan wysłać ten list? Jedno dotknięcie. I skuteczność wysyłania, nie deklaracji, wysyłki tego listu rosła dwukrotnie. Zmierzam do tego, że podaję ten przykład, czy tę metaforę po to, żeby powiedzieć, że mówieniem, że na stadionie jest bezpiecznie, nie zmienimy nic. Ludzie zmieniają się przez kontekst, w którym funkcjonują. Przez zmianę postaw zachowują się inaczej, a nie poprzez to, że będziemy kazali im się zachowywać inaczej. Innymi słowy, trochę chciałbym powiedzieć taką rzecz. Jest taka akcja, już nie pamiętam, która z marek to zrobiła. Nie pamiętam tego. Możemy podać potem, ja podam link, możecie państwo zobaczyć. To była akcja, która była robiona w kilku krajach, ale głównie w Wielkiej Brytanii, która zmieniała postrzeganie kibiców piłkarskich, którzy na pierwszy rzut oka wyglądali tak, że jakbyście spotkali ich na ulicy, na pewno byście zeszli na drugą stronę. A poprzez tą akcję nagle zobaczono, że są cudnymi ludźmi, nie są naprawdę fajnymi. Oni śpiewali wspólnie hymn w jakiejś knajpie, nie pamiętam jak tam to się nazywało. Hardcore to się nazywała akcja. Która była robiona. Innymi słowy, zmiana tego, możemy nad tym popracować, jeśli Ekstraklasa, PZPN chce o tym mówić, możemy stworzyć zespół ekonomistów behawioralnych, którzy spokojnie w ciągu 2 lat sprawią, że naprawdę postrzeganie polskiej piłki nożnej będzie wyglądało całkiem inaczej. Oczywiście to wymaga też prawdy, znaczy nie można malować trewników. To wymaga też zmiany pewnych standardów zachowań, postępowania, decyzji i tak dalej, ale to jest do zrobienia, to się da zrobić. Tylko powtarzam, to się nie zmienia poprzez nakazy, tylko zmienia się poprzez pewną, okej, nie chciałbym dać, ale pewien wpływ społeczny, tak jak to dotknięcie. UKS-owi będzie łatwiej przyciągnąć publiczność z racji tego, że to nie będzie tylko pojedynczy stadion, tylko to jest część większego kompleksu, gdzie są dwie hale dookoła, gdzie jest przepiękny park, największe w mieście kąpielisko, ogród botaniczny, ogród zoologiczny, bliskość dworca i tak dalej. Trochę pytanie jest rzeczywiście wychodzi znacznie szerzej. Trochę to jest, wpisuje się w to pytanie o przyszłość Łodzi, strategię Łodzi i tak dalej. W koncepcjach zarządzania miastem są takie dwa pojęcia, do których nawiązujesz. Pierwsze pojęcie to jest pojęcie tak zwanego trzeciego miejsca. To znaczy takiego miejsca, w którym ludzie, które ludzie wizytują między pracą a domem.
Niektórzy pójdą do restauracji, niektórzy pójdą do kawiarni, niektórzy pójdą do parku, a niektórzy przyjdą na mecz. Więc pamiętajmy, że my konkurujemy nie tylko wyłącznie z telewizorem, ale również konkurujemy w szerszej skali różnego rodzaju atrakcji, które się dzieją równolegle, bądź mogą być połączone, mogą być stanowić pewien element komplementarny. Drugi bardzo ważny element w tym kontekście, o którym mówisz, to się nazywa placemaking dzisiaj w te teoriach zarządzania miastem, czy w koncepcjach zarządzania miastem, czyli tworzenie pewnych miejsc, pewnych przestrzeni jako wyjątkowych przestrzeni. UKS na przykład próbuje robić w trakcie meczu przy skyboxach tego typu miejsca, które są jakąś przestrzenią kreatywną, twórczą, czasem zabawną, rozrywkową i tak dalej. I teraz mówiąc o tym, że mamy do czynienia nie tylko ze stadionem piłkarskim i ze zdarzeniem sportowym, ale że właściwie możemy przysłowiową sobotę sobie zagospodarować spacer, obejrzenie najpierw meczu piłkarskiego, potem mecz siatkówki, pójście na koncert do Atlas Areny, a w międzyczasie zjedzenie obiadu, kolacji w fajnym miejscu, no to już stwarza pewną propozycję wartości, która może mieć, a prawdopodobnie będzie miała, bardzo atrakcyjny wymiar dla wielu mieszkańców. Czy stadiony, twoim zdaniem, w Łodzi powinny być maksymalnie zindywidualizowane? Chodzi mi o całą tą otoczkę, właśnie herby, flagi i tak dalej, czy powinien być zachowany mimo wszystko ten charakter miejski, bardziej neutralny? Dobre pytanie. Są dwa wymiary. Znaczy tak, te 10 lat temu, kiedy rozważaliśmy budowanie stadionów, ja byłem zdania, że nie powinniśmy budować dwóch stadionów. Byłem zdania, że powinniśmy mieć jeden stadion miejski, na którym z dużymi trybunami, fajnie zlokalizowany, z dobrą komunikacją, z łatwym rozprowadzeniem kibiców po meczu itd., itd. Z różnych powodów, chociażby ze względów czysto finansowych, tak powinno być. Model monachijski, tudzież mediolański. Tak jest. Z drugiej strony oczywiście, no ja spędziłem, znaczy nie ja spędziłem, tylko moja córka, moje córki studiowały w Manchesterze, wobec tego ja tam kilka lat ładnych jeździłem i widziałem finały ligi i na United, i na City. No i oczywiście ta dwoistość, ten duopol, który tam funkcjonuje, no napędza obie strony, niebieską i czerwoną. Wydaje mi się, że do momentu Łódź ma tę tradycję, gdzie jest UKS i widzę zwaśnione grupy i tak dalej. To buduje energię. Oczywiście ja mam na myśli tą dobrą energię, opartą na zdrowych zasadach konkurowania, kibicowania. Ja mam wielu przyjaciół również po stronie czerwonej tego miasta. Wobec tego to nie jest tak, że dzisiaj rzeczywiście musimy się nienawidzieć. Ale zdrowe konkurowanie i takie podsycanie zdrowej konkurencji, zdrowej energii, on może wyzwalać dodatkową siłę zarówno w piłkarzach, jak i w klubach. To znaczy możemy mieć... To jest trochę tak, jak ja podam przykład może z bardziej mojego podwórka, jak z łódzkimi uczelniami. Mamy dzisiaj kilka naprawdę fajnych uczelni w Łodzi. Uniwersytet Łódzki, Politechnikę Łódzką, UMED, Uniwersytet Medyczny, ASP czy Filmówkę. Ale żadna z tych uczelni, nawet na skali takiej szerszej niż regionalnej, nie odgrywa większej roli. Ona nie jest Uniwersytetem Łódzkim, Warszawskim, Jagiellońskim czy jakimś innym, prawda? Inni trochę wyprzedzają. I teraz pytanie jest, jak sprawić, żeby te uczelnie miały silniejszą pozycję? Innymi słowy, jednym z elementów jest taka zdrowa współpraca, ale i zdrowa konkurencja. Podobnie jest z UKS-em i z Widzewem. Wydaje mi się, że to, że jesteśmy po dwóch stronach miasta, że myślimy o tym, że za, nie daj Boże, dla nas za rok, ale za dwa czy trzy lata spotkamy się na najwyższym szczeblu rozgrywek w derbach, fajnych, żywych, emocjonalnym wydarzeniu. Cudnie. A wyobraźmy sobie sytuację za kilka lat, kiedy no, dla mnie UKS dobywa mistrzostwa, a Widzew jest wicemistrzem. Możemy sobie to wyobrazić? Że mamy zdominowany rynek piłkarski w Polsce. I nie na zasadach kupowania zawodników, ale własnych wychowanków pewnego procesu, który się dzieje. Może znaczy za wcześnie, ale za 5-7 lat ta wizja wcale nie musi być taka odległa. Twoim zdaniem po ukończeniu budowy obiekt tutaj przy Alei Unii ma rzeczywiście szansę na siebie zarabiać, bo to jest częsty problem, tak jak słyszymy w innych miastach, gdzie czy hale sportowe, czy stadiony są obiektami, krótko mówiąc, deficytowymi. To jest kolejne bardzo ważne pytanie i kolejny tylko i wyłącznie ukłon wobec obecnych władz UKS-u.
to jest też jakby ten kontekst budowania klubu w perspektywie nie najbliższego roku. Jak ktoś wpada do klubu, żeby zbudować coś na następny rok, to nic mu się nie uda prawdopodobnie. ŁKS budowany jest już od dobrych czterech, powiedzmy, lat mniej więcej, 4-5 lat. Stadion mamy od tych 2 lat, powiedzmy, w takiej formule, która gdzieś tam można być komercjalizowana. Dzisiaj już wiemy i wiem, że takie wysiłki są czynione wspólnie z miastem, żeby już dzisiaj, chociaż tutaj jeszcze nic nie widać, komercjalizować powierzchnię wokół stadionu. Innymi słowy, chcę powiedzieć taką rzecz, że ten stadion wcale nie musi być kosztem w budżecie miejskim, a może być nie tylko źródłem przychodów dla miasta, ale i również źródłem utrzymania dla naszego klubu. To tylko zależy od tej, od pewnej perspektywy, pewnego podejścia. A wiem, że wysiłki, które są czynione, tak jak powtarzam, władz ŁKS-u z prezesem Salskim na czele, plus spółka Makis, plus miasto, mam nadzieję, że z tego wyjdzie dobry projekt. A która według ciebie będzie skuteczniejsza formuła, jeżeli chodzi o promocję tego stadionu, właśnie tego unikatowego, wielofunkcyjnego kompleksu, którego stadion jest częścią, czy właśnie położenie nacisku na tą dużą ilość powierzchni stricte komercyjnych, które gdzieś będą generowały pieniądz? Są dwa ograniczenia ŁKS-u. Pierwsze ograniczenie to jest lokalizacja, czyli no tutaj trudno sobie wyobrazić, że powstanie tutaj galeria handlowa. To znaczy tutaj prawdopodobnie takiego ruchu codziennego nie będzie, więc tego, to nam zawęża pewne myślenie o firmach, które będą wynajmowały tę powierzchnię. Czyli sama lokalizacja determinuje charakter tego obiektu. Drugie bardzo ważne jakby ograniczenie, no to jest formuła sportowa, to znaczy, że dla niektórych może to być wynajmujących pewne ograniczenie. Wynajmujących, no bo powiedzmy co drugi weekend może być jakiś problem, a jeżeli ten stadion będzie funkcjonował żył jeszcze częściej, to może się okazać, że jest to jakieś ograniczenie dla funkcjonowania tych biznesów. Ale wprost przeciwnie, dla niektórych może to, na przykład dealer samochodowy może uznać, że to jest w ogóle świetna promocja jego produktów. Więc jest parę takich zagrożeń, ale jest też bardzo wiele korzyści. Myślę sobie, że to, co się już dzisiaj udaje robić ŁKS-owi, pokazuje, że ten stadion spokojnie będzie ma szansę zarabiać na siebie. Co według ciebie w największym stopniu wpływa na to, że ŁKS teraz, mimo tej nie najlepszej formy sportowej, nie najlepszego miejsca w tabeli, jakby cały czas ma wokół siebie taką pozytywną atmosferę? No dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest wciąż duży potencjał sportowy. To znaczy na ŁKS jest fajnie patrzeć na poszczególnych zawodników oraz na pewną organizację gry, pomysł na grę. Wszyscy o tym mówią. To, że to się nie udaje, okej, ja skrajnie bym powiedział trochę tak, trochę może wkładając tą szpilę w to mrowisko, to, że po prostu trochę nasza liga nie jest na tym poziomie, na którym ŁKS dzisiaj się znajduje. To znaczy raczej taki finezyjny, bardziej europejski futbol dzisiaj jeszcze w Polsce nie wygrywa. Okej. Więc to, że ludzie przychodzą i że mówią, myślą pozytywnie, no to jest właśnie to, że mamy fajnych zawodników, że mamy fajny pomysł na grę, że oni są technicznymi zawodnikami. To, że przegrywają, przyjdzie czas na zwycięstwo. To nic się nie dzieje z dnia na dzień. No drugi element to jest docenienie, w moim przekonaniu. To jest docenienie tego, co zostało zrobione w ciągu 3-4 lat. Dlatego powtarzam jeszcze raz, te głosy, które w jakimś sensie krytykują niektóre decyzje takie krótkookresowe, no naprawdę powinni oni, te osoby trochę wziąć oddech głębszy, jakiś zimny prysznic, bo powtarzam jeszcze raz, nic się nie dzieje z dnia na dzień, a nie można. Ja wiem, że wszyscy jesteśmy głodni sukcesów, w szczególności sukcesów sportowych, ale to nie jest tak, że się uda nam zrobić w ciągu jednego sezonu jakiś wielki, spektakularny sukces. To proszę, jak nam się da tego zrobić, to znamy wiele przykładów firm, które kiedyś przez jakiś okres osiągały sukces, bo były pieniądze, a potem znikały. Kto pamięta dzisiaj Groklin, Amikę Wronki, czy jakieś tego typu zespoły? No umówmy się, prawda? Więc raczej mówimy o tym drugim wymiarze, o w moim przekonaniu to, że kibice, społeczność miasta docenia fakt bardzo konsekwentnego, starannego i takiego opartego na silnych fundamentach budowania tego klubu. Jak często w tej chwili jakby gdzieś uczestniczysz w pracy zarządu ŁKS-u, służysz
swoją radą prezesowi i jego współpracownikom najbliższym? Bardzo rzadko, z różnych pewnie powodów. I ja mam ograniczone możliwości czasowe i pewnie prezes też mniej potrzebuje mojej rady. Natomiast spotykamy się regularnie na meczach, czasem poza wydarzeniami sportowymi, rozmawiamy dużo, ale ta praca, która została wykonana 4 lata temu, znaczy ta intensywność dzisiaj nie jest powtarzana. I myślę, że to jest dobry moment. Znaczy myślę, że kluby i silne marki na świecie rozwijają się w sposób skokowy. To znaczy trzeba pozwolić na ten skok, potem chwilę popracować, żeby zrobić kolejny skok. Myślę, że UKS będzie w najbliższych, powiedzmy, 2-3 latach potrzebował kolejnego skoku i prawdopodobnie wtedy będziemy mocniej pracować. Jak twoim zdaniem ocenić prawidłowo wartość klubu? Bo wiadomo, najprościej gdzieś wrzucić Transfermarkt, zsumować wartość szacunkową piłkarzy i na tej podstawie dużo mediów, dużo kibiców operuje, ale to jest tylko ten wierzchołek chyba góry lodowej. Nie ma dobrej możliwości wyceny wielu takiej wartości klubu. Ta wycena, o której ty mówisz, jest wartością taką sportową, czyli tak naprawdę to jest tak zwana metoda odnawialna, to znaczy jeśli ja bym chciał sobie zbudować taki team, taki zespół, to ile musiałbym włożyć, żeby mieć takich mniej więcej zawodników. Inna sprawa, że kupienie takich samych zawodników, czy zawodników o tej samej cenie, wcale nie musi sprawić, że ten zespół będzie tak samo grał, bo zawodnicy mają swoje cechy wolicjonalne, mają cechy sportowe i to jest tak, że UKS, to widać zresztą, mam nadzieję, że też kibice to widzą, że do UKS-u nie przychodzą przypadkowe osoby. One to są osoby, które mają pewien profil sportowy i pewien profil osobowy. Naprawdę to myślę, że to też jest a propos tego docenienie tej pracy i ta dobra atmosfera wynika również z tego. Więc pierwszy element to jest ta wartość czysto sportowa. Drugi wymiar to jest wymiar, nazwijmy go takim wymiarem marketingowym. To znaczy na przykład dzisiaj pewnie Legia, Lech Poznań czy Widzew mają znacznie większą taki potencjał marketingowy, no bo to 16 czy 18 tysięcy kibiców, które przychodzi na mecze na stadion Widzewa i te kilkadziesiąt tysięcy w mediach społecznościowych, to jest już znaczący potencjał. Kilkaset pewnie tysięcy ludzi, którzy gdzieś tam ocierają się, chociażby o naszego lokalnego rywala Widzew, to trzeba po prostu docenić ten element. Trzeci wymiar to jest wymiar czysto już komercyjny, to znaczy jaka jest wartość właśnie na przykład stadionu, wynajęcia powierzchni, dotarcia do właściwych ludzi. To są te wymiary. Teraz patrząc na klub w tych trzech wymiarach, chociażby w tych trzech wymiarach, no trudno oszacować wartość tego klubu. Ja tam podam jeden przykład może, który rzeczywiście jest bardzo spektakularny z ostatnich lat, czyli przejście Ronaldo do Juventusu. Pewnie niewiele osób wie, przepraszam jeśli pomylę liczbę, ale one nie będą bardzo wielkie, nie będzie duża pomyłka. Przed przyjściem, jeśli dobrze pamiętam, Ronaldo do Juventusu, Juventus miał około 100 tysięcy fanów na Facebooku. 100 milionów fanów na Facebooku, prawda? Kiedy przyszedł Ronaldo, ta liczba od razu została podwojona, bo on przyszedł ze swoimi fanami. I teraz wyobraźmy sobie, że macie telewizję, w której 30 sekund reklamy kosztuje X i dociera do jakiejś określonej liczby. Teraz podwajamy tę liczbę, to jaka jest wartość tego biznesu, dzięki tego, że przyszła tylko jedna osoba. Więc wydaje mi się, że bardzo ciężko jest szacować wartość marki, ale to się robi, żeby to było jasne. Wartość klubu jest szacowana, zarówno na poziomie tym czysto sportowym, Transfermarkt wspomniany, poprzez wartość czysto marketingową, czyli zakres dotarcia do potencjalnych odbiorców w dużej skali na świecie, dlatego ta telewizja też jest ważna, bo jeśli mamy dzisiaj 200 czy 300 milionów ludzi, którzy nagle Juventus ma 300 milionów ludzi na swoim Facebooku, to wystarczy puścić streamowanie przez Facebooka i kasować tylko i wyłącznie za reklamę. Dają więcej kasy niż z innych telewizji. No i trzeci element to jest wartość taka komercyjna, czyli dzień piłkarski, dzień meczowy, wartość stadionu i tak dalej, i tak dalej. To wiele rzeczy, które tam się dzieje. Wiecie Państwo, no ja nie pamiętam dokładnie, ale chyba około 10 czy 12% przychodów w takim Manchester United, jak ja pamiętam, tam analizowałem ich, to jest tylko i wyłącznie muzeum i zwiedzanie stadionu. Oni kasują chyba 50 czy 60 funtów za wejście na stadion. Znaczy, oczywiście nie wtedy, kiedy jest mecz, tylko wtedy, kiedy można sobie po prostu obejrzeć. No, no i tam są kolejki, żeby wejść. Więc chociażby z tego punktu widzenia, no to jest ten wymiar, na który trzeba warto powiedzieć, ale oni już się pracowali na to ostatnie 30-40 lat. Masz już wyobrażenie tego, jakbyś chciał, żeby wyglądało Muzeum Łódzkiego Klubu Sportowego, co żeby się tam znalazło? Co by się znalazło, no to jest determinowane historią oczywiście,
Natomiast wydaje mi się, że warto pomyśleć o Muzeum ŁKS-u w wymiarach już trochę XXI wieku. Czyli nie tylko pokazanie koszulek, podpisów, czy jakichś fragmentów ważniejszych meczy, czy zwycięstw, ale myślę sobie, że tutaj ta technologia może mieć ogromne znaczenie. Czyli zdjęcie wcale nie przy panu Władysławie Królu, który jest namalowany na ścianie, ale może w formule, może nie zmaterializowanej, bo ona nie jest materializowana, ale w jakiejś formule 3D, która jest po prostu jakiś hologram, który stoi koło mnie, który funkcjonuje, prawda? Czy przeniesienie mnie do, dzięki technologii VR na stadion, którym właśnie ŁKS zdobywał w 58 czy w 98 roku Mistrzostwo Polski i tak dalej, i tak dalej. Więc chyba bym trochę myślał o tym, żeby wykorzystać możliwości współczesnej technologii i tego, jak ta technologia będzie wyglądała jutro. Tym bardziej, że no, zwiedzać będą no, już trochę twoje dzieci na przykład, które dzisiaj są małymi ŁKS-iakami, ale za te 10-12 lat prawdopodobnie ich zabierzesz do i pokażesz historię ŁKS-u, a dla nich technologia będzie codziennością. Wracając jeszcze do tego pytania o tą wartość klubu, patrząc tylko na tym polskim podwórku, jak byś uplasował ŁKS? Myślę, że to jest naprawdę druga dziesiątka. To nie jest miejsce, które wszystkich by to satysfakcjonowało, ale to też jest z całym szacunkiem, a może szacunkiem nie, bo nie chciałbym cofać się i wytykać jakichś błędów lat ubiegłych, ale myślę, że to, w którym miejscu jesteśmy, to są również zaniedbania poprzednich lat, czyli to, co się działo, nie wiem, w latach 80., 90., na początku lat 2000, różnego rodzaju zła energia, jak to mówią we Włoszech, zła krew, która tutaj pływała. Trzeba było ją opuścić. Tomek, dyrektor Salski, zrobił to nie bez problemów na pewno, bo wiem, jak trudno jest oczyszczać środowisko, grupę, ale i budować coś na takich właśnie złych fundamentach. On buduje na dobrych fundamentach i to też jest ważny element. Więc wydaje mi się, że dzisiaj, nie oczywiście trudno powiedzieć, czy to jest 12, czy to jest 18, 15 miejsce. Wydaje mi się, że raczej koło 12 miejsca, jeśli miałbym popatrzeć w ten sposób. Natomiast wiecie, to jest też tak, że jest takich parę klubów, które mają też duży potencjał, a go nie wykorzystują. Są dzisiaj tam w Widzew chociażby, który gra w drugiej lidze. Prawda? Więc to jest wciąż, czyli jakby nie możemy patrzeć wyłącznie teraz dzisiaj pierwszą ekstraklasą, no bo one mają duży potencjał, chociażby poprzez prawa medialne, które sprzedają, prawo transmisji meczów. Ale wydaje mi się, że to jest raczej druga dziesiątka niż pierwsza dziesiątka. No a cel jest oczywiście jasny. Dużo mówimy o wizerunku w kontekście marki, w kontekście klubu, w kontekście miasta, ale też jakby no wiadomo, że na pierwszej linii ognia są piłkarze, jako ci ambasadorzy poszczególnych z drużyn. Jak w twoim odczuciu, jako byłego zawodnika, który spędził mnóstwo czasu w szatni, zmienił się wizerunek piłkarza przez te 3 dekady? Jak byś to zestawił? Bardzo dobre pytanie. Nie wiem, czy twoje, czy kibica, ale to jest w ogóle bardzo dobre pytanie, dlatego że mam taki trochę ambiwalentny stosunek do tego. To znaczy trochę spolaryzowany jestem w tym wymiarze. Po pierwsze uważam, że to, jak ja pamiętam szatnie, jak ja pamiętam piłkarzy, rolę piłkarzy, wizerunek piłkarzy i tak dalej, ale to, jak dzisiaj wygląda, to w ogóle jest naprawdę przestrzeń ogromna. Znaczy, to zrobiono po prostu naprawdę skok bardzo znaczący. Z drugiej strony problemem jest, i nie wiem, czy to on w ogóle jest problem rozwiązywalny, to jest problem tego, czy wspomniałeś, mówiąc o tożsamości klubu. To jest problem identyfikacji z klubem. To jest problem całowania symbolu ŁKS-u, a potem odejścia właściwie tam, gdzie więcej zapłacą. Ja rozumiem, pieniądze są ważne i piłkarze mają określony okres życia piłkarskiego. Z tego no, muszą sobie zarobić na przyszłość. Natomiast w moim przekonaniu trochę jest tak, że życie bez wartości nie ma sensu. To znaczy trzeba w coś wierzyć. Nie namawiam nikogo, żeby wierzył w jakiś wyimaginowany klub piłkarski, ale w pewne wartości i w pewne standardy. To jest to, co powiedziałem, że wolę iść na wojnę z setką ludzi, których wierzę i wiem, że nie odwrócą się ode mnie w sytuacji zagrożenia, niż z tysiącem ludzi, którzy po prostu, jak ktoś mocniej tupnie, to uciekną. Więc trochę bym chciał, mam takie marzenie, żeby piłkarze w większym stopniu identyfikowali się z klubem, dla którego grają. Czyli innymi słowy, żeby to nie było tylko i wyłącznie piękna gra aktorska. Sport jest show biznesem.
Ja rozumiem rolę piłkarzy, całowanie emblematów i tak dalej, ale chciałbym głęboko wierzyć w to i chciałbym, żeby kiedyś tak było, żeby nawet wychowankowie UKS-u, którzy pójdą i bardzo dobrze pójdą fruwać do innych klubów, wracali i mieli w sercu UKS i że potem jakby pracowali dla tego klubu. Więc chyba tak bym odpowiedział w tym sensie, że znaczy mówiąc trochę o tym przeskoku, że ten wizerunek jest inny dzisiaj niż te 20-30 lat temu, jest tak. Natomiast wciąż w moim przekonaniu, poza tym wizerunkiem, oni się lepiej prowadzą, lepiej odżywiają, są bardziej odpowiedzialni, to w ogóle nie ma dyskusji. Natomiast wciąż na poziomie pewnych standardów i wartości boję się, że tutaj jeszcze mamy pracę do zrobienia. A co powiesz o marketingu sportowym polskim na tle marketingu sportowego w krajach Europy Zachodniej i jak tu wyglądamy? No wiesz, to jest tak, że znowu będąc takim jednoznacznym, chociaż to jest fajne wtedy, bo to fajnie się sprzedaje, powiedziałbym, że on nie istnieje, ale tak nie jest. Znaczy myślę sobie, że my naprawdę w ostatnich kilku latach zrobiliśmy duży progres. Chociażby powtarzam jeszcze raz to, co wy robicie w UKS-ie z punktu widzenia aktywności w mediach społecznościowych, przygotowywania materiałów, to co robicie naprawdę jest bardzo dobrej jakości. To już tego się nie ma co wstydzić. Co więcej, on ma to co kluby robią, ma bardzo pozytywny również wymiar z jednego punktu widzenia, ponieważ on nie koncentruje się wyłącznie na sporcie, ale on porusza emocje. Więc to jest ważne. Natomiast wydaje mi się, że jak to zwykle w biznesie jest, pytanie, co jest pierwsze, jajko czy kura? To znaczy, czy nasz marketing klubu piłkarskiego będzie lepszy, kiedy będzie więcej pieniędzy? Czy dzięki temu, że mamy lepszy marketing, będziemy mieli więcej pieniędzy? Innymi słowy, ktoś powie, jak mi dacie więcej kasy, to ja będę robił lepszy marketing. No każdy tak potrafi. Każdy potrafi przepalić każde pieniądze. Problem jest w tym, żeby robić naprawdę dobre rzeczy przy ograniczonym budżecie. Więc moim zdaniem ja bym się raczej koncentrował na, znaczy po pierwsze powiedział, odpowiadając wprost, po pierwsze bym powiedział tak, że jest różnica między tym, co robią najlepsi na świecie, no już z różnych powodów, a tym, co my robimy, drugi element, ale jest wyraźny progres i to jest naprawdę w wielu miejscach się nie mamy czego wstydzić z punktu widzenia dynamiki, jakości tego, co robimy. No a trzecia rzecz, no to jest kwestia pieniędzy i budżetu. Pewnie jak one się pojawią, to co się będzie działo w tej sferze będzie jeszcze znacznie lepsze. Dostrzegasz, że jakby coraz bardziej ta rola marketingu sportowego jest w polskich, nie używam, mówię tylko piłkarskich, ale ogólnie organizacjach sportowych dostrzegana i doceniana? Nie, 100%. Znaczy, to jest, pamiętajmy o jednej rzeczy, jeszcze raz powtarzam. Ludzie nie przychodzą na stadion dlatego, żeby tylko i wyłącznie obejrzeć dwie czy trzy bramki, bo tyle średnio pada. Ludzie przychodzą na stadion, żeby poruszyć swoje emocje. Badania pokazują, badania neurobiologiczne, czyli takie, które są poza deklaracjami, przepływ fal mózgowych, bicie serca i tak dalej. 90% naszych decyzji, w każdych decyzji, to są decyzje, które są motywowane, stymulowane emocjonalnie. Wobec tego w tej sferze jakby jest ogromna praca do odrobienia. Ludzie podejmują decyzje emocjami, a nie tym, czy bilet będzie kosztował 5 zł czy 6 zł. Rozumiecie, co mam na myśli? Więc jakby ta praca, to jest trochę tak, nie wolno promować czegoś, co nie ma wartości. Ktoś taki jest, taki człowiek, który stworzył największą na świecie agencję reklamową, powiedział tak, jeśli masz reklamować produkt, którego ani ty, ani twoja rodzina, ani twoi znajomi nigdy by nie kupili, to nie rób tego, bo nikt tego nie kupi, po prostu będziesz niewiarygodny. Okay? Czyli pierwszym warunkiem jest to, żeby tam było coś do pokazania. I tym, co do pokazania, to jest ta tożsamość, o której mówimy. Ale druga jest ważna rzecz, to jest to, jak to pokazać, jak sprawić, żebyśmy dotarli do serc nie jednego, nie dwóch, ale tysięcy łodzian, mieszkańców regionu, ale i mieszkańców Polski, ale i pewnie ludzi, którzy są spoza Polski. Więc ta rola marketingu, rola działań ze sfery komunikacji rynkowej jest kluczowa. A jak w twoim mniemaniu należy rozumieć odpowiedzialność społeczną klubów, ten popularne coraz bardziej pojęcie CSR? Mhm. Znaczy to jest takie pytanie, na które trudno wprost odpowiedzieć, żeby to nie zabrzmiało trochę fałszywie. Bo niektórzy mogą to odebrać, że to, co teraz powiem, to jest trochę takby napompowany balonik albo pewien listek figowy, który gdzieś tam zakładamy w niezbyt albo w bardziej intymne miejsca.
Kłopot polega na tym, że klub sportowy ma kluczową rolę do spełnienia w życiu społecznym. To znaczy on wychowuje przyszłych mieszkańców tego miasta. I teraz ci ludzie albo mogą, przepraszam za uproszczenie, stać pod budką z piwem, albo spotykać się ze swoimi przyjaciółmi, czasem się pokłócić, czasem się pobić, ale kształtować swój charakter. Podstawowa rzecz. Drugi wymiar, no to jest ten wymiar, który próbujemy jakoś tam robić w ŁKS-ie, czyli nie powiedziałbym, że brać pełną odpowiedzialność, bo tego nie zrobimy, ale brać odpowiedzialność, czy przyczyniać się do zmian społecznych w naszym mieście, do włączania często wyłączonych środowisk. Ci z was, którzy nie wiedzą, o czym mówią, przejedźcie sobie się po niektórych dzielnicach naszego, czy osiedlach naszego miasta, zobaczycie, co to znaczy środowiska wyłączone. I dzieciaki, które no, jakby spędzają czas w taki sposób, które prawdopodobnie nikt z was nie chciałby, aby wasze dzieci spędzały. Mówi się o tym, że coraz trudniej dzieci do uprawiania sportu zachęcić. Czy też widzisz na przykład po swoich studentach, że w ogóle coraz trudniej zainteresować piłką nożną, że te inne rozrywki, które się pojawiają, także związane z nowymi technologiami, odciągają ich uwagę? Nie wiem tego. Nie, w ogóle to trzeba by takie badania jakieś zrobić albo sprawdzić. Znaczy jest pewien taki proces, ale on raczej w moim przekonaniu wynika z pewnego okresu zmiany. To czy ta zmiana polega na tym, że my przechodzimy z jednego formatu funkcjonowania na inny format funkcjonowania w ogóle społeczeństwa jako takiego. My stajemy się społeczeństwem Europy Zachodniej, cywilizacji zachodniej, bo przez 40 lat najpierw byliśmy maltretowani przez komunizm, a wcześniej nie mieliśmy niepodległości. Przez 20 lat byliśmy niepodległym krajem, prawda, który jakoś się rozwijał. Z tego my dzisiaj zmieniamy się w ogóle jako społeczność. My zaczynamy inaczej funkcjonować. Chociaż oczywiście niektórzy by się z tym nie zgodzili, biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia w różnych sferach. Więc raczej traktuję to jako po prostu pewien etap przejścia. Dlatego ludzie czasem są zagubieni. Nie wiedzą, co robić. Czy oglądać jakiś serial bzdurny na Netflixie, czy gdzie, chociaż niektóre seriale są naprawdę dobre, więc nie mówię o wszystkich. Na Netflixie, czy raczej pomyśleć o bardziej rozwijającej aktywności. Wydaje mi się, że to jest tylko proces przejścia i że w momencie, kiedy ludzie zobaczą, będą chodzili, będą pomyśl o swoich dzieciach. Naprawdę chciałbyś, żeby one grały wyłącznie na komórce albo siedziały w domach, tak jak, nie wiem, przed telewizorem? Na pewno byś tego nie chciał, więc nikt nie chce dla swojego dziecka. Więc pewnie będziesz kształtował swoje dzieci w takim kierunku, żeby one po prostu aktywnie spędzały czas. Nie wiem, czy to będzie sport, nie wiem, czy to będzie taniec, czy może jazda konna, ale myślę, że raczej dojdziemy do pozycji, w której będziemy szanowali czas, który jest nam dany i będziemy go wykorzystywali lepiej, również nasze dzieci. Która droga w twoim mniemaniu jest lepsza, jeżeli chodzi o media społecznościowe, których w tej chwili no, namnożyło się bardzo dużo? Czy organizacja klub sportowy powinna być obecna w każdym medium po trochu, czy wybrać sobie kilka tych kanałów i na nich się skupić i w nich do tej perfekcji dążyć? To było bardzo dobre pytanie i rozumiem w nim podtekst, ale pozwól, że odbiję trochę piłeczkę i podejmę znowu trochę pewną metaforą. Einstein kiedyś powiedział, że kiedy ludzie trzymają w ręku młotek, każdy problem będzie wyglądał jak gwóźdź. Innymi słowy, nie jest problemem to, czy masz być na Facebooku, Twitterze czy Instagramie. Problem jest w tym, co ty chcesz dzięki temu osiągnąć. I oczywiście w tym, przepraszam, tak się zaczepiam cię. Co może być w krótkim okresie osiągnięte? Oczywiście w krótkim okresie dzięki mediom społecznościowym to, co chcesz zrobić, to chcesz zdobyć zasięg, czyli dotrzeć jak największej liczby odbiorców oraz wywołać ich zaangażowanie. Po co? No, po co to robimy? Po pierwsze, po to, żeby część z nich przyszła na stadion, część z nich obejrzała może mecz w telewizji, a część może, żeby była z nami, bo pokażemy im reklamę i ktoś zapłaci za tę reklamę. Forbet właśnie też będzie za chwilę oglądał nas w mediach społecznościowych, prawda? Po co dalej? No po to, żeby zdobyć kasę. Ta kasa jest po to, żeby rozwijać klub. Rozwijać klub to znaczy inwestować w akademię, inwestować w jeszcze większe doświadczenie w trakcie meczu i tak dalej, i tak dalej. Pytanie jest, po co my to robimy? Rozumiesz? Innymi słowy, i to jest pierwszy taki wymiar, czyli cel. Drugi wymiar, okej, a gdzie są nasi
klienci, nasi kibice, nasi użytkownicy. Jeśli oni są wyłącznie na Facebooku, no to po co do Instagrama iść? Jeśli oni są i tu, albo są podzieleni, no to wtedy masz odpowiedź, prawda? Czyli są to dość proste pytania, które warto sobie odpowiedzieć. Pamiętajmy też w marketingu, czy w ogóle jakby w zarządzaniu takim procesem, mówimy o tak zwanej ścieżce klienta i tak zwanych touchpointach, czy takich punktach styku. Więc w zależności od tego, gdzie my możemy dotknąć naszego kibica i to dotknięcie będzie skuteczne. Mecz piłkarski jest takim dotknięciem. Ja nie pamiętam kibica piłkarskiego, z którym rozmawiałem, który nie powiedziałby, że pamięta dokładnie pierwszą swoją wizytę na stadionie. Jak miał 7, 8, 9, 5 czy 4 lata i tata go czy mama go zabrali na mecz. Każdy z nich pamięta, to przeżycie. To był ten touchpoint, który zmienił w ogóle ich życie. I teraz ja rozmawiałem z kilkoma kibicami Widzewa i mówię, ja może bym był nawet za ŁKS-em, ale wiesz, mój tata mnie zabrał na ten Widzew tam z jakimś Juventusem, grali, no i wygrali. Ja w ogóle pamiętam to do dzisiaj. Nie mogę wyrzucić tego z serca. Całkiem to rozumiem, mają tego pełne prawo. Z tego wydaje mi się, że zresztą wy to doskonale rozumiecie. Ja rozumiem, że to chcemy trochę wyjaśnić pewne działania funkcjonowania klubu ŁKS-u pod kątem mediów społecznościowych. Więc ważniejszy nie jest ten młotek w kategorii czy to ma być Facebook, Twitter czy Instagram, ale cel i to, gdzie jest nasz odbiorca. To są te dwa pytania, które trzeba zadać. Przenieśmy się na chwilę w czasie do 2022 roku. Jak widzisz taki idealny dzień meczowy na już otwartym obiekcie? Bardzo dobre pytanie, ale nie jestem na nie w ogóle przygotowany, bo tylko mogę rzeczywiście teraz dopiero uruchomić wyobraźnię. Nie podałeś mi tego pytania wcześniej, bym się przygotował do niego. Ale to jest w ogóle świetne pytanie po to, żeby dzisiaj zaprojektować taki dzień. Moim zdaniem ten dzień powinien się zaczynać, czyli jeżeli w sobotę jest mecz, on się powinien zaczynać już oczywiście w poniedziałek, bo to jest trochę tak, że jak po gwizdku kończącym jeden mecz, rozpoczynamy przygotowania do następnego meczu. Więc ludzie powinni zacząć żyć już tym meczem. Zresztą to wy też to robicie w tych kanałach a propos socialowych, które wykorzystujecie. Potem dochodzi do tego meczu, do tego dnia meczowego. Ja bym chciał, żeby ten dzień był rzeczywistym świętem kibiców. Żeby oni nie spóźniali się 15 minut na stadion i stali potem w bramie i wchodzą, niech przyjdą godzinę przed meczem, niech wezmą sobie to piwo, wypiją to piwo i pogadają między sobą, nawet o minionym tygodniu, o planach na następny tydzień, o tym, co się wydarzyło, albo co się nie wydarzyło, o meczu, kto wygra, kto nie wygra, o składach, żeby to było święto pewnej społeczności, ludzi, z którymi chce się spotykać. Prawdopodobnie ten za 2 lata i ten taki idealny stan to jest niezwykła rola technologii. To znaczy prawdopodobnie w telefonach komórkowych będziemy mogli robić naprawdę cuda. Mogli sobie otworzyć nasz telefon, zobaczyć zawodnika, jego historię, najlepsze momenty, najlepsze bramki. Prawdopodobnie będziemy mieli rzeczywistą, wirtualną rzeczywistość, będziemy mogli wykorzystywać wirtualną rzeczywistość, czy tą formułę ERU. Może się okazać, że w ogóle będzie technologia, której jeszcze nie znamy. Myślę sobie, że dużą rolą będzie również to, że my dzięki technologii będziemy integrować kibiców na stadionie. Może się okazać, że my będziemy mogli tworzyć niezwykłe wydarzenie dzięki tym naszym mobilnym urządzeniom. I teraz ten tradycyjna forma prowadzenia dopingu zmieni się na całkowicie inną. Włożymy sobie słuchaweczkę i będziemy wszyscy śpiewać i krzyczeć. Rozumiesz, co mam na myśli? Bo zwykle jest ta galera, która prowadzi doping, prawda? Dlaczego wszyscy, reszta ma być piknikami? Po prostu żyjmy tym meczem. Uczestniczmy w pełni w tym meczu. Więc tak naprawdę chyba te dwa filary są ważne. Ten element społeczny, czyli żeby to było święto pewnej grupy osób. Ja bardzo uwielbiam przychodzić na mecze ŁKS-u, bo spotykam przyjaciół, spotykam ludzi. No przyjaciół przesadzam, bo nie chciałem, traktuję ich jak przyjaciół, chociaż widujemy się naprawdę niezbyt często i to nie jest taka przyjaźń, taka prawdziwa, wiesz, jakby w tych kategoriach tradycyjnego rozumienia przyjaźni, ale to jest święto dla mnie. I drugi element to jest technologia. W jednym z wywiadów powiedziałeś, że marketing wpływa w około 50% na wycenę przedsiębiorstwa. Czy ta uwaga też ma zastosowanie w przypadku klubów sportowych? Nie marketing, tylko marka dokładnie. Tak zwane, to chodzi o to, jeśli byśmy sobie wzięli wycenę giełdową firm,
rynkową. No, giełdowa jest najlepszą na razie wyceną, no bo to jest ta cena, którą ktoś chce zapłacić za firmę. I popatrzyli sobie na tak zwane aktywa niematerialne, w tym marka, to dzisiaj nawet to jest więcej. Między 50 a 60% wyceny wartości firm, to jest one są zależne od wartości aktywów niematerialnych, w tym marki. Marka wpływa około 20-30%, często się mówi o tym. W klubach piłkarskich albo w ogóle na takim rynku konsumenckim, na takim rynku show biznesu, ta wartość jest jeszcze wyższa. Więc strzelałbym, że trudno mi powiedzieć, bo nie znam takich danych, więc nie chciałbym, ale szacowałbym, że to jest między 60 a 80%, czyli w sumie wartość klubu w dużym stopniu zależy od tego potencjału, o czym powiedziałem, komercyjnego, wydarzenia, dnia meczowego, marki i tak dalej. Myślę, że tak, znaczy, że to jest ta rola tego, co wy budujecie między innymi, za co wy odpowiadacie, to jest wpływa gdzieś minimum, myślę, że około 60% na wycenę wartości klubu. To, że te emocje, które zbudowane są wokół ŁKS-u, wokół Widzewa, skala ludzi, którzy pamiętają te, znaczy gdzieś tam mają to, ten emocjonalne powiązanie z przeszłością, ich zaangażowanie sprawia, że na koniec dnia ta wartość jest wyższa. Więc tak, myślę, że to jest około 60-70% nawet. W swoich wypowiedziach często podkreślasz, że empatia rynkowa i autentyczność odgrywają olbrzymią rolę w biznesie. Jak to przełożyć na klub sportowy, kiedy klub piłkarski jest autentyczny? W każdym momencie. To znaczy, myślę, że to, co to wracam trochę do twojego pytania o tożsamość. Nie można mieć silnej tożsamości bez tego, jak się jest autentyczny. To tak samo jak z osobowością. Jesteś człowiekiem, jakim jesteś i możesz oczywiście udawać kogoś innego, ale wcześniej czy później ludzie się na tym poznają. Podobnie jest z klubem. ŁKS nigdy nie obiecywał, że za 3 lata, za 2 lata będzie grał w europejskich pucharach, zdobędzie mistrzostwo Ligi Mistrzów, tylko że będzie budował silne podstawy rozwoju. Dyrektor Przytuła, prezes Salski nigdy nie mówili, że nie popełniają błędów, ale również nigdy nie mówili, że zbudują w ciągu roku zespół na miarę, powtarzam, europejskich pucharów. Ta autentyczność jest ważna dlatego, żeby ludzie obdarzyli się zaufaniem. A zaufanie jest ważne do tego, żeby w ogóle powstała jakakolwiek społeczność. Drugi bardzo ważny element, o którym mówiłeś, to jest empatia rynkowa. To jest pewna forma, to jest bardzo trudno. Kobiety mają z tym łatwiej, bo mają większą taką wrażliwość. To jest ta empatia w klubie piłkarskim, ona jest na paru poziomach. To znaczy jeden z poziomów to jest zrozumienie kibiców, ich energii, emocji, czasem zniecierpliwienia, czasem zawodu, który się pojawia. Trzeba do nich wyjść i powiedzieć, dlaczego tak jest, że nam się coś nie udało. Ludzie lubią, a właściwie wierzą tym, którzy mają twardy kręgosłup, a nie malują trawników. Drugi bardzo ważny element tej empatii to jest również budowanie zespołu. Powtarzam jeszcze raz, jeśli byśmy dzisiaj wymienili piłkarzy, którzy są dzisiaj w ŁKS-ie, na przypadkowych o tej samej wartości rynkowej, transfer market się kłania, to może się okazać, że ten ŁKS, znaczy na pewno by się okazało, że ten klub w ogóle inaczej wygląda, inaczej funkcjonuje. Innymi słowy, rozmawiając między nami, my możemy rozumieć też sposób myślenia drugiej osoby, rozumieć dlaczego, jakie wartości reprezentuje ten piłkarz. To co powiedziałem, że myślę, że i dyrektor Przytuła i prezes Salski mają to na względzie, żeby ludzie, którzy tutaj przychodzą, w jakimś sensie, a najlepiej w jak największym, identyfikowali się z tym klubem, z tym miastem. Dlatego na przykład dbają o coś, co jest bardzo ważne. Masz się przeprowadzić tutaj z rodziną, a nie masz tutaj latać po klubach i szukać sobie rozrywek. To są wartości, które w życiu są ważne. Więc ta empatia rynkowa i ta autentyczność to są takie kluczowe wartości, na których warto budować. Nie tylko klub piłkarski, ale wszystko w swoim życiu. Zapytam cię o jeszcze jedno stwierdzenie, które gdzieś tam w wypowiedziach twoich często można znaleźć, że nie należy poddawać się modom. Jak tutaj to możemy odnieść do funkcjonowania klubu piłkarskiego, na co należy uważać? Wiesz, to znowu jest odpowiedź na to pytanie na tych samych poziomach. Znaczy, pierwsza rzecz jest taka, my naprawdę moglibyśmy spokojnie utrzymać się w tej lidze, zmieniając zawodników, kupując po prostu rzemieślników z rynku i przetrwalibyśmy 1-2 sezony. Czy to naprawdę nam o to chodzi? Prawda? To jest moda, bo dzisiaj Liga Polska wygląda jak wygląda, ale z tego naprawdę kupując pewnie jakichś tam zawodników, którzy w jakimś sensie solidnym oczywiście,
prezentują się, tylko że nie mają żadnego potencjału rozwojowego, że jako zespół nigdy nie osiągną nic więcej poza tym, że utrzymają się w lidze. Ja nie mówię, że my wygramy tę ligę, tylko się utrzymamy. To jest poddawanie się modom, pewnym krótkookresowym takim trendom. Drugi bardzo ważny element, to o czym powiedziałem też, to jest sytuacja chociażby akademii. Wiesz, no tak naprawdę na koniec dnia można potraktować akademię jako źródło przychodów. Kazać rodzicom płacić kasę, wprowadzić jakichś przypadkowych trenerów, nie mieć żadnego systemu szkolenia, systemu identyfikacji piłkarzy z klubem i tak dalej. Po prostu brać za to kasę. No fajnie, ktoś powie, dzieciaki zamiast znowu pod tą przysłowiową budką z piłem, pod trzepakiem stać, będą grali sobie gdzieś tam na jakimś obiekcie w piłkę. Tylko to jest krótkookresowe myślenie. To jest myślenie na jutro, na pojutrze, ale nie na kilka lat do przodu. To samo dotyczy działań marketingowych. Przecież można zbudować wrażenie, to jest naprawdę, da się to zrobić, że my mamy w ogóle jakby marzenia, żeby, nie wiem, utrzymać się, nie tylko utrzymać się, ale w przyszłym roku wygrać ekstraklasę. W jakimś sensie oszukać kibiców. Kibiców, nas tutaj wszystkich. Tylko problem polega na tym, że w tym momencie przyjdzie ktoś i powie, sprawdzam. Ile mamy takich przykładów? Z UKS-u też, z poprzednich lat, z Widzewa również. Kiedy rozwalano kluby poprzez właśnie poddawanie się modom. Albo poprzez to, że nie wiem, kibice uważają, że dyrektor Przytuła ma odejść, bo coś tam popełnił źle. No fatalna rzecz. Ten sam człowiek, który tyle przez 3 lata zrobił dla klubu, dzisiaj ma być kozłem ofiarnym. Nie. Tak nie postępuje silna społeczność. Tym bardziej, że on to, co robi, robi dobrze. Przez ostatnie 2 miesiące radziliśmy sobie wszyscy z nową sytuacją, w której się znaleźliśmy z wiadomych względów. Jak uważa środowisko piłkarskie, kluby poradziły sobie w tej rzeczywistości, jeżeli chodzi o to podtrzymywanie zainteresowania, to budowanie napięcia wokół, z tego dobrego napięcia wokół swojej marki? Wiesz co, to chyba za wcześnie na tą ocenę, bo myślę sobie, że można powiedzieć, że to w ogóle sobie daliśmy radę, no bo za chwilę wracamy i tak dalej. Zobaczymy, ile w ogóle będzie ludzi oglądało mecze oczywiście w kanale Plus. Natomiast z drugiej strony można powiedzieć, no fatalnie, bo coś tam, nie? Kłopot polega na tym, że to była naprawdę nieoczekiwana, to jest taki, to się w biznesie nazywa czarny łabędź, którego w ogóle nikt się nie spodziewał, że on się pojawi, sytuacja, która wywróciła stolik do gry. Z tego, biorąc pod uwagę to, że to było tak nieoczekiwane, tak nagłe i w tak szerokiej skali, to można powiedzieć, że no jakoś sobie daliśmy jako środowisko radę. Z drugiej strony oczywiście można by było spojrzeć na to z pewnej perspektywy. Za kilka miesięcy pewnie ktoś powie, no zaraz, przecież można było od razu odizolować na 3 tygodnie piłkarzy, zrobić im badania, potem poprowadzić w zamkniętych ośrodkach treningi, wrócić nie pod koniec maja, tylko na początku maja. Na początku maja, 3 tygodnie, 4 tygodnie wcześniej. Tylko to dzisiaj będziemy wiedzieli. Ale ja pamiętam, jak rozmawiałem, chyba jakiś wywiad udzielałem w marcu w Kanale Plus, gdzie naprawdę tak wiele niepewności, tak wiele znaków zapytania było, że naprawdę jakby ryzyko, które wiązało się z przyjęciem pewnej jednolitej odpowiedzi, no mogłoby mieć naprawdę duże negatywne konsekwencje. Myślę więc, jak to zwykle, no trochę prawda leży po środku. Twoim zdaniem bardzo zmieni się funkcjonowanie rynku piłkarskiego i w tym wymiarze marketingowym i transferowym i tak dalej, wskutek tego, czego doświadczyliśmy w ostatnich tygodniach? Kilka tygodni temu w tym samym wywiadzie chyba dla Kanału Plus powiedziałem, że pandemia cofnie nas o 2-3 lata w tył. To znaczy prawdopodobnie na poziomie i biznesowym, i takim rozwojowym. Innymi słowy, ten rok już jest stracony. Mówię rozwojowo i finansowo. Zresztą pewnie czytaliście też, co się dzieje w Niemczech. Tam chyba 7 czy 8 piłkarzy nagle miało jakąś taką nieoczekiwane kontuzje związane trochę z nieprzygotowaniem do rozpoczęcia sezonu. Ten rok jest stracony. Przyszły rok, załóżmy, że będziemy odbudowywać pozycję sprzed z 2019 roku i dopiero w 2022 możemy pójść do przodu, więc te 2-3 lata mamy trochę stracone. Więc ta sytuacja na pewno cofnęła nas w tym rozwoju, na którym byliśmy. My, nas tylko nie jako UKS, może najmniej na UKS, czy kluby, tylko na poziomie jakby całości, całej piłki nożnej, całego środowiska, całego sektora, w którym funkcjonujemy. Moim zdaniem, jeszcze raz to obstawiam, że jest to sektor show biznesu, piłka nożna jest sektorem show biznesu, który ma potencjał rozwoju i wzrostu, bo ludzie, chyba że rzeczywiście będziemy mieli co roku pandemię i będziemy zamykani na 4 miesiące w domach, no to wtedy będziemy mieli problem w ogóle to jako społeczeństwo, jak funkcjonować, również od strony czysto ekonomicznej. Ale jeśli nie, to za
rok, za półtora roku wrócimy do normalnego funkcjonowania i biznes sportowy będzie piłkarski, będzie ma i będzie miał ogromną przyszłość. Zostawiając troszeczkę te wszystkie sprawy zawodowe, wolnych, masz jeszcze chwilę wolną, żeby gdzieś pokopać piłkę, ciągnie cię na boisko? Pewnie, że ciągnie. Nawet próbuję od czasu do czasu, ale niestety noga mi nie pozwala. To znaczy ostatnio chyba z pół roku temu poszedłem, mówię, nie, no muszę już pójść pograć, ale potem przez 3 tygodnie dochodziłem do siebie, kolano mi nie pozwala po prostu funkcjonować. Przestałem grać piłkę ze względu na problemy z kolanem. Operacja, rewizja kolana i to przerwało karierę. Myślę, to w ogóle nazwać można karierą. Natomiast do dzisiaj mam ten problem, więc jak wychodzę sobie pobiegać, to jest jeszcze okej, okay, ale no, piłka nożna wymaga zwrotów, dość silnych stawów, jakby różnego rodzaju zwroty, przejścia i tak dalej, więc to powoduje, że niestety nie mogę grać, ale oczywiście ciągnie mnie w cholernie. Nie żałujesz trochę, że te 3 dekady wcześniej się urodziłeś, że teraz biorąc pod uwagę i poziom medycyny sportowej i jakby status materialny piłkarzy, to o czym rozmawialiśmy wcześniej, się zmieniło diametralnie? Każdy, powtarzam, kto ma w sercu piłkę, nawet kto grał w prostych, małych, niewielkich klubach, czy po prostu nawet takich drużynach podwórkowych, no stół uwielbia to. Znaczy, zobaczmy, co się dzieje na Orlikach. No, 30, 40, 50 latków jest naprawdę tam bardzo dużo. Więc tak, no oczywiście żałuję, chociaż powtarzam, no raczej jestem osobą, która nie stara się patrzeć zbyt krytycznie w przeszłość, no bo w ten sposób można tylko rzeczywiście wywołać sobie u siebie depresję, więc raczej staram się patrzeć do przodu, ale oczywiście masz rację, tak. Znaczy, każdy z nas prawdopodobnie chciałby wrócić na boisko, wrócić do wieku 18, 19, 20-latka i mieć przed sobą jeszcze, mając nadzieję na świetlaną przyszłość. Jak ty zaczynałeś, to kto był twoim idolem tutaj w tym lokalnym wymiarze łódzkim i patrząc już szeroko? Każdy dzieciak ma oczywiście swojego idola. W Łodzi oczywiście to był Stasio Terlecki, to był taki nasz idol. Ja się minąłem z panem Stanisławem. Jak ja przychodziłem do UKS-u, on akurat odchodził, tam 8 zawodników starszych wtedy odeszło z UKS-u, więc nie mieliśmy okazji się wtedy grać razem, chociaż spotkaliśmy się kilkakrotnie, to zawsze było dla mnie duże wydarzenie. Natomiast w skali światowej, no Van Basten był taką osobą, ponieważ też byłem środkowym napastnikiem, więc Van Basten był takim idolem, którego gdzieś tam próbowałem się jego uczyć. Pytam o to też trochę w tym kontekście, że jednak ta rola idola, tego magnesu, wzoru dla młodego chłopaka, który zastanawia się, co ze sobą zrobić, czasami bywa decydująca. Tak jak powiedziałem, są te 3 elementy, które kształtują lidera, o którym mówiłeś. Jednym z elementów jest to, na kim się wzoruje. Będziesz miał kiepskie wzorce, no to będziesz miał schrzanione życie. Będziesz miał dobre wzorce, również wzorce takie społeczne, czysto pozasportowe również. Tym lepiej będziesz funkcjonował jako, czy to sportowiec, czy jako człowiek. Więc tak, bezwzględnie tak. Poza oglądaniem meczów piłkarskich znajdujesz jeszcze czas na jakieś inne hobby? Masz jakiś taki sposób po całym ciężkim dniu konferencji, różnego rodzaju badań i tak dalej, żeby się odstresować? Wiesz co, znaczy tak, chyba jestem, należę do takiej grupy ludzi i to jest w ogóle cudne, nie wiem, Bogu, Stwórcy albo nie wiem, kto tam w co wierzy, można dziękować, ale dobrze jest robić to, co się lubi. Ja lubię to, co robię i to jest w jakimś sensie moje hobby. Więc nie mam takiego problemu, że idę do roboty i wstaję rano, mam coś do zrobienia. Po prostu oczywiście no, ta praca czasem ma blaski swoje i cienie, to jest oczywiste, ale ja nie mam z tym problemu. To znaczy uwielbiam to, co robię, zarówno na poziomie takim akademickim, jak i biznesowym, no jak i możliwość pracy z UKS-em, spotykanie tak cudnych ludzi i patrzenie, jakby obserwacja tego, jak ten klub się rozwija, jaką buduje sobie przyszłość, daje ogromną satysfakcję i ogromną przyjemność, więc nie mam wielu innych, czytam dużo książek, bo muszę czytać i uważam, że ci, którzy nie czytają w moim zawodzie, po prostu cofają się. Trochę biegam, mam wielu bliskich przyjaciół, więc tak jak każdy pewnie żyje w taki sam sposób, to nie ma co tego ani gloryfikować, ani pewnie jakoś tam obniżać wartości. No to na koniec jeszcze o tej przyszłości, skoro tak ładnie wywołałeś, powiedz, jak widzisz UKS za 5, 10, 15 lat. W tej krótszej perspektywie to jest zbudowane, a myślę, że ta dłuższa to trochę wynika z naszej rozmowy. Ta krótsza jest taka, że nawet jeśli, chociaż powtarzam, gdzieś w sercu się tli jeszcze nadzieja, jeśli nawet spadniemy, to mam nadzieję, że w ciągu roku wrócimy do najwyższej klasy rozgrywek i ten stadion zapełni się kibicami. I przy tym procesie, który jest i tym doświadczeniu, które zdobędziemy, również zdobyliśmy już nawet tymi porażkami,
No chciałbym pewnie, bo to jest trochę w sferze planów, ale i marzeń, żeby za 3-4 lata ŁKS powalczył o najwyższe pozycje w naszym kraju. No a w perspektywie pewnie 8 lat może, 8 powiedzmy to jest realne, zaistniał w skali europejskiej, ale to jest taki wymiar czysto sportowy. Dla mnie ważniejsze jest, i to jest też tak w taki sposób, kiedyś mierzyliśmy, planowaliśmy sobie, że będziemy mierzyli sukces ŁKS-u, to jest to, żeby na boisko wybiegali nasi wychowankowie z przeplatanką na sercu i w sercu, a potem, żeby grali w naprawdę dobrych klubach na świecie i szczycili się tym, że pochodzą z tego miasta i z tego klubu. To jest ten wymiar taki, powtarzam, społeczno-rozwojowy. Jakby wymiar, znaczy piłka sportowo-rozwojowy. Społecznie chciałbym, żeby ten klub zbudował wokół siebie naprawdę bardzo silną społeczność, miał niezwykle pozytywny wpływ na zmianę miasta, bo to jest również rola klubu piłkarskiego. Trudno o lepszą puentę tej rozmowy. Moim i waszym gościem był profesor Robert Kozielski. Dziękujemy za uwagę. Dziękuję bardzo. Dzięki.